Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Pamiętacie Challengera, w którym wymienialiśmy kołyskę, drążki, końcówki. Tutaj wielu z Was pisało, że jest ciekawych, czy geometria wyjdzie. To teraz to właśnie sprawdzimy. Tutaj wprowadziłem już dane. Zapiąłem już tutaj, zamontowałem płyty na koła. No i możemy zacząć pomiar. Tutaj odwrócę pomiar, żebyście widzieli, co po kolei robimy. O, tak. A ja będę przepychał auto. Wydzwaniają telefony, nie można spokojnie zrobić zbieżności, zaraz będziemy odzwaniać. Mamy zablokowany pedał hamulca i robimy kolejny etap. O, tu ustawimy. Dobra, to już ci wysyłam, okej. No i...
Kierownica mamy zablokowaną. Poziomica ustawiona. Teraz naciśniemy. Tutaj. I zobaczymy, jak wyszedł pomiar. No powiem szczerze, że zaskakująco, bardzo przyzwoicie. Tutaj minimalnie brakuje na pochyleniu koła. Tutaj z tyłu też mamy regulację, to możemy to podregulować. Zbieżność, zobaczymy, jak przeregulujemy tył. Przód nam się poprawi, zrobimy drugą stronę, ale ogólnie to powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Dobra, ja się biorę za regulację. Tutaj mogę troszkę tą kołyskę popuścić, ją przepchać. Tutaj zjedziemy troszkę na tym pochyleniu, a tutaj nam się troszkę koło wyprostuje, także powinno tutaj bez wymiany części wyjść nam wszystko w porządku. Tutaj z tyłu też przeregulujemy, też zobaczymy, czy nam pochylenia wyjdą, ale naprawdę niedużo brakuje do normy producenta. Od ilu się tutaj zaczyna? No 1,12. Tutaj pochylenie mamy niewiele. Jest 1,31, a ma być od 1,24, czyli też niewiele brakuje. Powinniśmy to wszystko uzyskać samą regulacją bez wymiany dodatkowych części. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiam.